Za nami 20. jubileuszowa edycja Biegu po Nowe Życie. To największa polska inicjatywa społeczna promująca transplantologię. Ambasadorem i współtwórcą biegu jest Przemysław Saleta. No trochę też mnie duma rozpiera, że przyczyniłem się do tego, że Bieg po Nowe Życie jest teraz jaki jest i że tyle się dzięki temu mówi o transplantologii, że jednak świadomość Polaków się zmienia, ludzie coraz więcej wiedzą na ten temat. Ja osobiście nie znam nikogo, kto by powiedział, że nie odda narządu bliskiej osobie, choć statystyki są jeszcze słabe. Od czego to wszystko się zaczęło? Zaczęło się od choroby mojej córki i całej historii z oddaniem nerki i właściwie na początku w ogóle nie miałem pojęcia ani o transplantacjach, ani o transplantologii, a później siłą rzeczy jakby zobaczyłem, muszę powiedzieć w ten sposób, problem od środka i byłem, do dziś jestem, cały czas jestem strasznie zdziwiony, że tak mało w Polsce jest przeszczepów rodzinnych, bo raptem 4 czy 5%, podczas gdy w niektórych krajach nawet dochodzi do 50%. Summa summarum, po rozmowach z przyjaciółmi i ze znajomymi doszliśmy do wniosku, że problemem jest świadomość. No problemem jest też to, że o tym się nie mówi, że to jest taki trochę później temat tabu, szczególnie w momencie, kiedy ta choroba kogoś zaskakuje, a mój przykład pokazuje, że może zaskoczyć każdego i w każdej chwili. I stąd pomyśleliśmy, że warto byłoby zrobić takie wydarzenie, które będzie kojarzyło się ze zdrowiem, z powrotem do normalnego życia, a z kolei synonimem tego jest sport. I stąd też Bieg po Nowe Życie, który początkowo przez pierwsze chyba dwie, trzy edycje to było bieganie na nartach i bieg był w lutym, a później zabrakło śniegu i przyszły kijki. Bieg po Nowe Życie w Wiśle cieszy się dużym zainteresowaniem. Na trasie marszu z kijkami można zobaczyć znane osoby, m.in. aktorów, muzyków, sportowców. Przygotowany do biegu? To były długie miesiące przygotowań, mam nadzieję i dać sobie wszystko i wygra. Jest zabawa, ale bardzo fajna i bardzo ważna. I fajnie, że są takie imprezy, które myślę, że też wielu osobom, które tutaj przyszły sobie popatrzeć, trochę też otworzą umysł na to, że transplantologia jest niezwykle ważna i dzielić się tym darem życia, nie zabierać tych organów ze sobą. I świadomość tej transplantologii z roku na rok jest lepsza, ale jeszcze nie taka, jaka być powinna. Także fajnie, że jest impreza, która to promuje. Przygotowany pan do biegu? Jak zawsze. Poza tym myślałem, że to będzie z 50 km, bo to tylko 1 km. Myślałem, że będę musiał mieć większy wycisk, no ale dobrze. Trzeba tu być, żeby pokazać ludziom, że to jest coś ważnego. Że jest niedoceniane w Polsce dawstwo, na przykład w Europie wszędzie po 3 razy więcej jest dawców niż w Polsce. No musimy edukować społeczeństwo, że dosyć prosty sposób pomocy komuś, ratowania życia, jednocześnie z wielkim szacunkiem dla tych, którzy, to jest najwyższy poziom empatii, oddać swój organ komuś. Pełny szacun dla tych ludzi, którzy potrafią wznieść się na wyżyny i oddać swój narząd. W Biegu po Nowe Życie biorą udział osoby, które dosłownie otrzymały nowe życie, czyli osoby po przeszczepach. Ważną rolę odgrywają przedstawiciele polskiej medycyny transplantacyjnej. W symbolicznym marszu biorą udział także dziennikarze. W tym roku nie zabrakło i naszej OX-owej sztafety. Skąd pani przyjechała do Wisły? Z Tarnobrzega. A Wisłę pani zna, czy pierwszy raz też w Wiśle? Nie, jestem już tutaj, wróciłam po 5 latach. Pierwszy raz tutaj byłam, zaraz po przeszczepie. Dlaczego pani się zdecydowała na udział w tym biegu? Dlaczego się zdecydowałam? Chciałam po pierwsze, chciałam tutaj być razem z tymi moimi przeszczepkami. Ja zawsze pytam o tę historię, bo chodzi o to, żeby promować tą transplantologię, żeby zachęcać, że warto, że to jest drugie życie. Tak naprawdę, ja miałam powiedziane, w sumie tak naprawdę dali mi 2 lata życia. Dzięki temu już żyję ponad 5, dostałam życie 6 grudnia w Mikołaja. Także zachęcam wszystkich naprawdę, żeby
nie przewidzieli. Jeśli tylko mogą, niech promują, promują całą transplantologię, bo dzięki temu każdy żyje normalnie. Każdy po przeszczepie ma normalne życie. Bardzo nas cieszy to, że już powoli jesteście zresztą ustawieni przy swoim dla rodziny, dla przyjaciół, to jesteśmy po prostu panią, normalnymi ludźmi gotowa. Teraz, tak? Czekamy na Przemka. Nie musimy się męczyć. Niby dawniej to było tak, że człowiek żył z tym swoją chorobą. Zapraszamy, bo myślał, że tak musi być, ale po przeszczepie jest całkiem inne życie, naprawdę. Dlaczego warto tutaj być? Dlatego warto, że chcemy całemu społeczeństwu pokazać, jakie przeszczepienia są ważne, jakie ważne jest oddawanie narządów i potem pokazać efekty naszej działalności pod postacią pacjentów, którzy się cieszą życiem, którzy mogą przejść w taką piękną pogodę razem z nami i pokazać, że po przeszczepie naprawdę jakość i długość życia jest świetna. No właśnie, a jak to wygląda w Polsce, jeżeli chodzi o tą transplantologię? Jest już lepiej? Myślę, że świadomość ludzi jest coraz większa, świadomość tego, że należy oddawać narządy do przeszczepienia również wzrosła, więc takich jakichś animozji jest coraz mniej. Ponadto, co tutaj się cały czas mówi na tym spotkaniu, że trzeba promować dawstwo od żywych dawców, ponieważ wyniki są o wiele lepsze. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.